Polskie wędkarstwo na Islandii zaprasza na film. Siema, siema, witamy w kolejnym odcinku Polskiego Wędkarstwa na Islandii. Jedziemy tutaj z Damianem, już znacie go z poprzednich odcinków. Jedziemy na jeziorko. Czekacie na filmy z kajaka, ja też czekam, żeby wypłynąć kajakiem, ale jest taka masakra z pogodą, że cały czas wieje, nie ma jak. Jedziemy na jezioro, bo tam jest opcja, że możemy się trochę schować za kamieniami. I co, ryby tam jakie występują, to jest strąg zwyklak. Jest tam sublejka, taki srebrny pstrąg. Nie wiem dokładnie jak to po islandzku sublejka się nazywa. W Polsce chyba nie ma takiego gatunku. Wchodzi tam łosoś i jak w każdym jeziorze połączonym z oceanem może wziąć węgorz. Ale jak wiecie, węgorza na Islandii nie można łowić, więc będziemy musieli wypuszczać. Także taka sytuacja. Jedziemy, spontaniczny wyjazd na szybkiego. Damian zadzwonił. Ale mówię, biorę kamerę, to coś skręcimy od razu. Także śledźcie dalsze losy, strzałeczka. Też pizga, ale tutaj muszę wam pokazać to, bo taki jest przypływ, że woda wali całą tamą. Wiatr zwiewa pianę. Fajnie to wygląda. Normalnie tędy się woda już nie przelewa, tylko tędy się sączy. A teraz jak widzicie, wali tutaj ostro. Duży przypływ. Także łosoś już na pewno tu wchodzi. A my idziemy gdzieś tam, bo tak nam wiatr dyktuje warunki. Islandzkie lato, musimy się chować od wiatru. O Jezu! Z kamionem tym przydwoju. Ostatnie szlify, idziemy tam gdzieś na te lawowe skały. Kurde, taka trasa, że już mi gorąco. Jakieś szczeliny. Ale musimy dojść w dobre miejsce. No i dobra, muszę zacząć od uzbrajania wędki. Kamera schowana w szczelinie, także takie ujęcia, a nie inne. Muszę zrobić sobie zestaw. Wędka 3,30. O, zaraz będzie po wędce. To jest jakaś islandzka marka, bliżej mi nieznana. Od 10 do 40 gram. No, ważyłka założona. Także zobaczymy, czy dziś coś złowimy. Wieje, ale mam nadzieję, że będzie słychać. Zestaw wygląda następująco. Główna żyłka 0,35. Oliwka może za 60 gram. Agrawka z krętlikiem. Przypon 60 cm, dajwa 0,23. Grubość. I niewielki haczyk. Na razie zobaczymy, czy w ogóle będą brania. Zapomnieliśmy oczywiście przynęty z samochodu wziąć. Damian poszedł, a ja w tym czasie wygruntuję mniej więcej łowisko. Troszeczkę jakiegoś zielska na dnie jest. Spróbuję znaleźć jakieś miejsce czyste. Dobry jest okres, jest przypływ i woda wali ostro. To samo. Oto tam jest ostre badyle albo skały.
haczyk się rozgiął. To jest dajwowski haczyk. Dajwa Tournament. Zobaczcie. Od razu to wyrzucam, bo jak weźmie łosoś, tak po haczyku. Jednak dam jeszcze szansę tym haczykom, bo ja tutaj wyrywałem to na siłę, a tu wiecie, amortyzacja wędki, popuszczanie. Także tak wyglądają te haki. No i zobaczymy, co to będzie. Taki haczuniu. To jest rozmiar 6. Szóstka. Tu na Islandii całkowicie inne te rozmiary, odwrotnie są. Myli się. Kroimy przynętę. Sauri, tak się nazywa po islandzku ta ryba, nie wiem jak po polsku. Taką kostunię. O. Tak to wygląda. Damian będzie na spławik łowił, ja tylko wziąłem wędkę jedną gruntową. Jakoś dziwnie powiedziałem to gruntową. Dobra, rzucamy. Zobaczymy, co się będzie działo. Pierwszy raz od tej strony w ogóle na grunt łowię. Zawsze na spinning, także zobaczymy, ile nas zrywamy dzisiaj. Damian się zbroi. Spławikóweczka fajnie się łowi na te patyki, nie? Nie znosi tak zestawu. Ja też zarzuciłem już wędeczkę, znaczy ja też. Damian jeszcze nie zarzucił. Co, ty masz jakąś dajwę teleskopówę, tak? Fajer coś tam. Fajer coś tam. Nieważne jaka tam wędka w sumie, aby żeby ryby były i będziemy zadowoleni. Teraz troszeczkę tak ten wiatr ucichł, nie? Zmienia się. Zmienia się, kręci. Kurczę, jakoś krzywo ta kamera jest jak zwykle. Czekamy, jak stuknie, to wędkę wyrwie normalnie. Tu trzeba uważać na te skały, tak tnie żyłkę i wszystko. Damian już gumowca nawet rozciął. I butę. Ja zepnę sobie ten też trochę wyżej, bo... Już haczyk też wbiłem kombinezę. No i co, na razie musimy tutaj rozeznać miejscówę, czy będą zaczepy, czy nie, jak się będzie spławiczek ustawiał. No i mam nadzieję, że coś złowimy. Ładnie woda tu wchodzi, powinna ryba się kręcić. Także zaraz jak ruszamy, robimy też, coś zjemy. Cały czas jem, bo wróciłem z piłki i głodny jestem jak niebie. Kurde, dyma wędką rzuca jak... Zaraz wam pokażę, jak ona stoi. Zapomniałem oczywiście stojaka na wędkę i tak improwizacja na kamiorach. Tam się woda ładnie wlewa. Ale zaraz przestanie, będzie odpływ niedługo. Gruntowanie spławiczka. Wyważanie raczej. A ja żre, jak słyszycie już za kamery. Spławiczków pewnie nie widać. Ja swojego drona nie wziąłem, ale kolega sobie kupił, także jest szansa na jakieś ujęcie. I to dał. Jara się. Rura. Thank you.
Już właśnie woda się przestała przelewać, czyli na oceanie jest odpływ. Zobaczymy, jak to wpłynie na brania, bo na razie nie ma żadnych. Dwie spławikóweczki, jeden gruncik stoi. Czekamy, rzuciłem teraz bliżej wzdłuż brzegu, zobaczymy. No tak, obejdę. Kucharz majster. Islandzki, co to jest, świniak? Kurczak. Kurczak, jakiś w przyprawie. Tu jest ruszt. Na kamykach. Na kamykach, kulturalnie, elegancko. Wcześniej mieliśmy mały pożar. Mech suchy się zajarał, deczko. Ale ogarnęliśmy to, moment. Jedna wenteczka i druga wenteczka. Tu spławiczki stoją. Siedzimy, czekamy. Właśnie przed chwilą było takie stuknięcie, że aż mnie mało z butów nie wyrwało, jak wystartowałem, ale... O, jest znowu! Lądra! Pierdoli! Ty, a ja pikawał tak! Jezu, mało palpitacji serca nie dostałem, że to łosoś. Bo wędka dobrze gieło, co? No tak jak mówię, tu ma wejście ocean, także wszystkiego się można spodziewać. Tylko że tutaj Islandczycy te flądry od razu tłuką w łeb. Wybijają. Masz, kurde, gdzieś mam szczypce. Ale zasał, ale jaka ładna jest, ty! Aż to małpiszą, no. Ale mi narobiłaś nadziei. Taka flonderka. Ale piękna ryba. Bardzo ładna, nie jest żadna jakaś schorowana, bo często te flądry mają jakieś plamy, a ona, proszę, bielutka, tylko ja ją trochę tu usmarowałem w tym. O, pójdziemy ją wypuścić tutaj w ten. Jak mi się tu uda zejść, zobaczcie. Ale chcę wam pokazać, bo tu jest czyściutka woda. O! Jak wypuścimy flądry. O. Musi odpocząć. O! Wariatka! Poszła w drugi brzeg. Tu wjechała. Flądra rozwaliła system. Nigdy w życiu flądra nie wyzwoliła we mnie takich emocji. Ale byłem przekonany, że łosoś. Nie ma filozofii. Ciężarek, szypon, kręcik zagrawką. Kawałek przynęty mięska. I co, rzucam? Znowu rzucę niedaleko, tak jak ta flądra wzięła. Jedna ryba jest. Kurczaczek z grilla z polskim chlebem, z polskiego sklepu. Teraz woda z oceanu już się praktycznie w ogóle nie wlewa. No wlewa się tam w jakimś stopniu, ale bardzo mało. Im będzie niżej woda, i się powinna w końcu wylewać, nie? Będzie się woda cofała z jeziora i może ta faza będzie lepsza na brania. Zobaczymy. Jeszcze się nie zwijamy, jest szansa na fajną rybę.
Zmiana miejscówki, znaczy kierunku rzutu bardziej, bo przestawię teraz tu tą zatoczkę. U mnie zluzowało żyłę. O, też badyle napłynęło. No i taka sytuacja, wenteczki zwinięte. Siedzimy, obserwujemy wodę. Akurat teraz wiatr przestaje wiać, nie? No, flauta. Tak, ale tam już na zaporzach będziemy wracać. Pokażę wam, ile wody teraz ubyło w stosunku do tego, jak przyjechaliśmy. Wpadła jedna flonderka. Dobrze, bo uratowała chociaż honor. Ale co, poza tym nic. Nawet brania nie było. Tak to się mówi, pokonani. Pokonani dzisiaj. Nie do końca, no bo jedna flonderka, mówię, uratowała honor. No co, nieraz tak bywa. No tu chcieliśmy coś nowego odkryć, nie to samo cały czas. Na kajak, tak jak mówię, nie ma na razie pogody. I czekamy. A na razie to dziadki dziury zasypują. Dziadki dziury zasypują gdzieś tam po drugiej stronie, tłuką się. Na drodze. Tak, a wracając do kajaka, to kajak będzie na pewno częściej, jak założę relingi już na dach, albo kupię przyczepkę w końcu. Bo teraz jestem uziemiony, tylko mogę tutaj u siebie w miejscowości, bo przecież nie będę go ileś kilometrów ciągnął. A tu u mnie cały czas fala bije teraz i jest lipa. Ale jak tylko będę miał jakiś środek lokomocji dla kajaka, to wrócą praktycznie cały czas odcinki z kajaka. W zimie tylko takie łowienie zostanie. No i na pewno będą spod lodu jeszcze pstrągi, bo tego Kestesa, co poznaliście na odcinkach, on harci ostro pod lód w zimie. I pokazywał mi zdjęcia, to łowi grubo. No tylko tutaj trzeba powiedzieć, że na Islandii jest z lodem tak, że dzisiaj jest, a tak, lód dosłownie 20 cm, a za tydzień już go nie będzie. I za chwilę znowu jezioro zamarza i za chwilę znowu go nie ma. Dokładnie. Albo trzeba ryzykować, wchodzić na cienki, bo jak się czeka na taki, żeby był odpowiedni, to nigdy nie ma odpowiedniego. No, jak ja wchodziłem w tym roku, to od brzegu było miejscami po 30 na 40 cm, że piko ciężko było się przebić, a 20 metrów dalej był 5 cm lód tylko. No, a nieraz wiesz, jakieś źródła wybijają spod spodu i ten, i wiesz, cieplejsza woda jest i tam nie będzie na pewno takiej pokrywy lodowej. No i odmarza i zamarza, nie? Tak. Także tutaj pierwszy raz jeszcze wam tutaj pokażę, tak na szybkiego. Tutaj pierwszy raz z tej manianki łowimy, bo tu jest głęboko. 7 metrów. No, 7 metrów kolega wygruntował ze spławika. No i próbujemy, bo tutaj ładny łosoś już niedługo będzie wchodził. A tak jak mówię, są i przyłowy węgorza, tylko że no węgorza nie wolno łowić. Ale co, jak się złowi, to co z nim mamy zrobić? Wypuści się i tyle. No ale zobaczymy. Dziadek pozasypywał dziury i jedzie. Dobrze, że drogę ktoś tutaj chociaż równa, bo tam po drugiej stronie cały czas się ciągnie droga. Dookoła tego jeziora. A całe jezioro dzisiaj zobaczycie, bo będzie z drona nagrane, także... Znaczy już widzieliście pewnie, bo to już było wrzucone. Także co, jak zwykle jeszcze wam pokażę tutaj trochę tej trasy. Bo musimy tutaj się teraz przebijać przez to pole lawowe znowu. A skała jest strasznie ostra. Skała ostra, a w ogóle z niej pumeks robią, taka ciekawostka. Chociaż tyle w tym odcinku. A jakbyście chcieli zobaczyć trochę więcej ryb, to wbijajcie na grupę na Facebooku. Dokładnie. Tam niektórzy ludzie naprawdę fajnie łowią i... No ostatnio wrzucił na... Właśnie wbijajcie na grupę Polskie Wędkarstwo na Islandii i na fanpage, tak samo się nazywa, bo ostatnio nawet powrzucał kolega takich ryb, że aż sam byłem w szoku. I to w takiej ilości. No, tylko że szkoda, że od nas to jakieś 250 km jedna strona. No sporo. Ale jak będzie czas, to się będzie jeździć na takie ryby. Bierzemy namiot, ja już dzisiaj mówię, tutaj na to jezioro przyjedziemy pod namiot. To wszystko musi być czas. Będą ryby i bushcraft. Tak, ryby i bushcraft, dokładnie. Także jeszcze troszeczkę widoków i widzimy się przy samochodzie. Ty.
Łapa pocięta. Patrzcie, jaka wbitka, kurwa, gumowiec. Gumowiec. Skała złapała. O, tak ci noga się wbiła? No człowieku, patrz, łapa tak samo. No, że dronik cały. Ty, a noga? Co? Nie, noga cała. Yes. Zajebiste ryby. Chodź na około, tak? Także jak ktoś by się wybierał na... tutaj na jeziorko, to polecamy jakieś skórzane buciki. A nie, no opreny. Bez japonek. No. Tu pełno szczelin, tak można nogę wsadzić, że o Jezu. Łapka pierwsza. Trasa to tu jest niesamowita. O! O, czuję tu normalnie polski muł. Jak, majster? Ucieka z powrotem do oceanu. I taki cykl mniej więcej dwa razy na dobę się dzieje. Tam oczywiście to jezioro za tą tamką dalej jeszcze jest, bo tam jest taki wał kamienny i się wydaje, że tam już jest koniec. Ale woda rżnie tutaj hardkorowo, nie ustałby na tej płycie. Gęsi z małymi, ale uciekły. Tak myślałem. Nie będzie widać. Ale cisną. Islandia pełno gębów. Barany islandzkie. Norma. Norma. Teraz wszędzie chodzą, trzeba na nich uważać. Jak widzicie, już nawijamy do was z samochodu. Kurde, jak mi zaschło w ustach. Nawijamy z samochodu, no bo już się zwinęliśmy, już jest późno, już jest 12? 10 po 12 w nocy. No ale jak widzicie, teraz już nocy tutaj nie ma. Kończymy tą wyprawę z jedną flądrą, tylko z jedną flądrą. No i co, nie ma co dużo gadać. Następnym razem gdzieś uderzamy, jeszcze nie wiadomo gdzie, ale gdzieś uderzamy. Także kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji, łapka w górę. No i co, i siemanko do następnego.